Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Liliana Babiarz. Skosztuj prawdziwej letnowskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakołykach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44-633-5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. Odwiedź Automarket Service i przygotuj auto na wakacje. Serwis klimatyzacji, przeglądy okresowe, naprawy bieżące i pełna mechanika pojazdowa. Własny sklep z częściami. Gwarantowana wysoka jakość usług i przystępne ceny. Zadzwoń 513 072 173. Przyjedź. Czaplinecka 129. Na hasło ITV Bełchatów 10% rabatu. Wiecie, co to jest eksperyment łańcuchowy? Ja już tak. Ale zanim o tym wszystkim usłyszycie, muszę Wam powiedzieć, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie jako jedyna w całym województwie bierze w nim udział. Jak wyglądał ich projekt? Zobaczcie sami. Eksperyment łańcuchowy to konkurs ogólnopolski, który w tym roku ma swoją drugą edycję. Pomysł został zaczerpnięty ze Słowenii. Tam odbyło się kilka edycji. Pomysł bardzo ciekawy i stąd zainteresowanie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, żeby po prostu przenieść na teren Polski. Samą ofertę wyszukałam w internecie. Nie wszystkie konkursy, nie wszystkie oferty konkursów są przesyłane do placówek. No, trzeba wykazać się troszkę sprytem, poświęcić trochę czasu, żeby wyszukać jakieś oferty. Wyszukuję dlaczego? No dlatego, żeby coś uczniom zaoferować więcej. W Bełchatowie czy w szkole naszej odbywa się szereg różnych konkursów i plastycznych, i wiedzowych, ale nie braliśmy udziału właśnie w takim naukowym i stąd kiedy zobaczyłam ofertę, zapoznałam się z regulaminem, doszłam do wniosku, że to jest właśnie coś takiego innego, w czym możemy wziąć udział. Pracowaliśmy w sumie miesiąc, no, trzeba było zaplanować wszystko. Kulka, która miała, tak jest tutaj właśnie taką bohaterką, że tak powiem, powinna przebiec jakąś drogę po urządzeniach, które zostaną opracowane i wykonane przez uczniów, oczywiście na miarę możliwości akurat w tym przypadku uczniów klasy piątej. I no właśnie, tak jak widzimy tutaj na tym naszym projekcie, że są to różne urządzenia z materiałów dostępnych, bo zależało nam na tym, żeby wykorzystać właśnie to, co jest odpadem niepotrzebnym, większość z nas się właściwie nie zastanawia, wyrzuca do kosza, a tak naprawdę z tych odpadów można wykonać wiele różnych fantastycznych rzeczy, urządzeń. Dlaczego właśnie Góra Kamińsk? Tak jak tutaj uczniowie powiedzieli, no jesteśmy w pobliżu. Góra Kamińsk to miejsce wypoczynku mieszkańców Bełchatowa okolic. Właściwie to przez cały rok możemy korzystać z atrakcji na Górze Kamińsk, bo zimą narty, snowboard. W ciągu wiosny, lata czy jesieni to właśnie rowery, tor saneczkowy i to jest też taka promocja naszego regionu w taki sposób, jaki jest możliwy tak, dla wieku uczniów klasy piątej. Dlaczego wybraliście do swojego projektu Górę Kamińsk? No, leży najbliżej Bełchatowa i to jest najwyższa góra w środkowej Polsce. Na Górze Kamińsk znajduje się także elektrownia wiatrowa, która składa się z 15 turbin mocy 2 MW. Każda zainstalowana turbina posiada 3 łopaty o długości 40 metrów. Elektrownia wiatrowa produkuje energię dla około 6 tysięcy gospodarstw domowych.
Nasz projekt składa się z urządzeń, które zostały wykonane z niepotrzebnych materiałów, takich jak makulatura, nakrętki i drewno. Nasz projekt składa się z 4 elementów. Pierwszy element to spiralny tor wykonany z plastikowej rurki, lejka od butelki i drewnianych elementów. Do działania tego elementu została wykorzystana siła odśrodkowa. Drugi element to kolejka linowa, wykonana z kartonu, drutu, który był wieszakiem ubraniowym, plastikowych nakrętek i sznurka. Trzeci element to tor saneczkowy, który działa na zasadzie równi pochyłej. Składa się z drewnianych tulei i kolanka. A czwarty element to winda. Kulka wpada do takiej naszej jakby kabiny i jest wciągana na górę. Były różne pomysły. Była kopalnia, no bo to też miejsce charakterystyczne dla Bełchatowa, elektrownia, ale no wszystko wymaga ogromnego wysiłku, ogromnej pracy. Doszliśmy w końcu do wniosku, że ta Góra Kamieńsk będzie w tym momencie najlepszym pomysłem i przystąpiliśmy do realizacji. Najpierw była zabawa, bo powstawała góra z ogromnej ilości papieru, kleju takiego ugotowanego z mąki. Wszyscy mieli frajdę przy klejeniu, tak? Pod koszulki, wokół wszystko w klasie zachlapane, ale to taka dodatkowa atrakcja. Następnie góra była pomalowana i tak jak też wcześniej uczniowie powiedzieli, przystąpiliśmy do ozdobienia tymi elementami, no bo mnóstwo zieleni, bo tak rzeczywiście wygląda Góra Kamieńsk. No nie jest to idealny, prawda, model, ale jest to taki pierwowzór naszego projektu. Są wiatraki, są budynki, które również znajdują się, no może nie aż na szczycie góry, ale jest to też charakterystyczne właśnie dla tego miejsca. Jesteście jedyną szkołą w województwie. Jak myśli pani, dlaczego? Myślę, że tak jak powiedziałam na początku, trzeba wyszukać ofertę konkursową. I czasem są to strony, właściwie nawet wcześniej nie pomyślałabym, żeby tak zaglądać na stronę Uniwersytetu Łódzkiego na przykład, że tam też może się coś znaleźć dla uczniów szkoły podstawowej. A jednak czas, który poświęciłam, no opłacał się. Coś ciekawego, coś innego. Dzieci miały fantastyczną zabawę, myślę, że to potwierdzą. Konkurs skierowany jest do różnych grup wiekowych. Do przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej z podziałem na klasy 1-3, druga grupa w szkole podstawowej 4-6, następnie gimnazjaliści, licealiści i studenci. Więc kategorie wiekowe przeróżne. W regulaminie konkursu oczywiście każda grupa wiekowa jest oceniana inaczej. Tak jak już wcześniej podkreślałam kilka razy, możliwości każdej grupy są inne. Trzymajcie za was kciuki!